Dzień dobry, witam serdecznie, Piotr Nisztor, to jest Rozmowa Ściśle Jawna, a dziś moim gościem jest Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Chciałem dzisiaj z panem porozmawiać trochę o wykluczeniu cyfrowym, bo taki właśnie raport został przez Federację Konsumentów sporządzony i w tym raporcie między innymi informacja o tym, że ponad 4,5 miliona Polaków nigdy nie korzystało z internetu, w tym głównie to osoby powyżej 55 roku życia. Ale to, co jest najbardziej interesujące, to kwestia tej zdalności, zdalnej nauki, która obecnie się odbywa. Jak pan prezes ocenia dzisiaj problem związany z tym, że osoby, studenci czy dzieci, które chodzą do szkoły i muszą dzisiaj odbywać te lekcje zdalnie, no mają z tym problem? Zdiagnozowaliśmy to zjawisko bardzo szybko, w momencie kiedy zaczęła się zdalna szkoła i z dnia na dzień zarówno uczniowie, jak i nauczyciele musieli się z tym zmierzyć. No i każdy z nas pewnie słyszał historię znajomych albo sam w domu ją przeżył, kiedy dom się zamieniał w taką małą infolinię, dwie osoby pracujące z domu, dwójka dzieci na słuchawkach. No i pytanie, kto przed pandemią miał w domu 4 laptopy? Więc postanowiliśmy troszeczkę bardziej systemowo się tym zająć, stąd ten raport. Zebraliśmy dane właściwie publicznie dostępne o tym, jakie jest wyposażenie w gospodarstwach domowych, ile dzieci pozostaje w domach i tak dalej. Wyniki rzeczywiście są niepokojące. Ten milion dzieciaków, który musi współdzielić sprzęt ze swoim rodzeństwem albo z rodzicami, to jest ten milion dzieciaków, który nie może w pełnym wymiarze uczestniczyć w lekcjach. Ceny sprzętu na początku samej pandemii poszybowały w górę, bo rodziny musiały konkurować przy kupnie sprzętu z urzędami, firmami. Wszyscy przenosili się do online'u. Ceny poszybowały w górę i myślę, że w dużej mierze musimy sobie postawić pytanie, czy przypadkiem nie zostawiliśmy gdzieś tam za plecami dużej grupy społecznej, która nie została odpowiednio zaopiekowana i zadbana. Ale to ja w takim razie, panie prezesie, to pytam, bo z tych danych wynika, że 21,6% osób, czyli tych 4,5 miliona Polaków, które nie korzystało nigdy z internetu, to są te osoby, które nie korzystały ze względu na zbyt wysokie koszty. I idąc dalej, te zbyt wysokie koszty szczególnie zostały uwydatnione wśród tych gospodarstw, których dochód wynosił mniej lub 2,5 tysiąca złotych. Jak to w takim razie czytać? Czytać należy to w ten sposób, że my się zastanawialiśmy, kto może mieć problem z tym, z tą internetyzacją przymusową wywołaną przez COVID. Wybraliśmy tam kilka grup wrażliwych. Pierwsza grupa to są seniorzy, druga grupa to są właśnie mieszkańcy niewielkich miejscowości, najczęściej wsi. No i trzecia grupa to jest młodzież i studenci. W przypadku młodzieży i studentów to nie jest tak, że to jest taki analfabetyzm internetowy, bo większość tych osób korzysta z internetu na co dzień. I teraz pojawił się tylko taki problem, że albo część z nich korzysta częściej ze smartfona niż z komputera, a trudno jest wszystko, co się robi w szkole i na studiach, ogarnąć na smartfonie. Tu niestety troszeczkę większy ekran jest potrzebny w przypadku chociażby napisania klasówki. Druga rzecz jest taka, że nie wystarczy już tak jak kiedyś korzystanie przez trójkę rodzeństwa na zmianę z jednego laptopa w momencie, kiedy wszyscy mają lekcje w tym samym czasie. Kiedy my opublikowaliśmy ten raport na naszym facebookowym portalu, pojawiła się bardzo intensywna dyskusja. Tam się wypowiadała między innymi pewna pani, która jest nauczycielką i ma trójkę dzieci w wieku szkolnym i powiedziała, że nie tylko sprzętu jej zabrakło, ale łącze internetowe przestało jej wyrabiać w momencie, kiedy się 4 osoby na wideokonferencji uczyły lub pracowały jednocześnie. Więc pojawił się taki problem trochę wykluczenia wtórnego, wynikającego właśnie z tym, że albo trzeba było szybko dokupować sprzęt, albo trzeba było kupić droższe łącze, pół biedy w mieście, kiedy ma się telewizję kablową, trochę gorzej tam, gdzie korzystaliśmy do tej pory na przykład z internetu mobilnego, który ma limity. Trzeba było dokupować dodatkowe pakiety. To nie jest tania sprawa w momencie, kiedy kilka osób korzysta naraz z transmisji wideo. Więc pandemia trochę obnażyła te słabości, zarówno w infrastrukturze, te białe plamy, jak i w wyposażeniu gospodarstw domowych sprzęt. No kwestia, tą kwestię oczywiście zauważyli rządzący. Rząd oprócz tego wsparcia dla przedsiębiorców udzielił też wsparcia tym, którzy, no,
musieli się na ten zdalny tryb przerzucić, czyli program Zdalna Szkoła, ponad, czy niespełna 370 milionów złotych na sprzęt, który miałby pomóc właśnie w tym, aby ta zdalność funkcjonowała, można było normalnie prowadzić zajęcia, można było prowadzić również lekcje, ale w tym raporcie pojawia się informacja, że to jest kropla w morzu potrzeb. Ile w takim razie takie dofinansowanie powinno wynosić? Te potrzeby były w bardzo różnym stopniu zaspokojone w zależności od tego, czy to są duże miasta, czy mniejsze ośrodki. No, my podajemy w tym raporcie takie przykłady jak Kraków, gdzie dostarczyło na jakiś bardzo niewielki ułamek. Pewnie ten program powinien być kontynuowany, czy może powtórzony. Trzeba by było dotrzeć do tych, bo nie tylko uczniowie, nauczyciele też mieli problem, wymierny problem z tym, żeby móc te lekcje prowadzić. Nie mamy danych o całkowitym zapotrzebowaniu. Może należałoby zapytać instytucji zrzeszających nauczycieli, takich jak ZNP. Natomiast istotne jest to, że pojawił się pewien problem i my chcielibyśmy na ten problem patrzeć szeroko. W kontekście tego, ile płacą polskie gospodarstwa, dlaczego ci o najniższym dochodzie zostali dodatkowo dotknięci przez pandemię, i jak na to reagować albo jak nie reagować, no bo piszemy tam też o planowanych opłatach reprograficznych, które naszym zdaniem wywrą negatywny skutek, będą przeciwskuteczne, jeżeli chodzi o zwalczanie wykluczenia cyfrowego. No właśnie, o tę opłatę reprograficzną chciałem pana dopiero zapytać, bo to jest temat, który budzi emocje już od dłuższego czasu. Z jednej strony ZAIX, artyści, którzy są zrzeszeni w tej instytucji, z drugiej strony producenci sprzętu, na którym no, te dobra wytworzone przez artystów są kopiowane. I pytanie w takim razie, na ile dzisiaj realnie mogłoby dojść do wzrostu cen tego sprzętu, który jest wykorzystywany do no, zdalnej pracy, zdalnej nauki? To jest pytanie, które wszyscy sobie zadają, czy całość tego podatku zostanie przeniesiona na konsumenta, czy te 6% pierwotnie postulowane przez ZAIX albo 3%, o których mówił pan premier Gliński, przełoży się na ceny netto. Moim zdaniem i zdaniem wielu ekspertów przełoży się to i to przełoży się 1:1, bo marże na tym rynku sprzętu elektronicznego nie są na tyle duże, żeby producenci to podzielili na swoje plecy. Zresztą nie mają interesu w tym i nawet gdyby zadeklarowali, to nie sądzę, żeby tak zrobili. Myślę, że tego typu opłata reprograficzna, trzeba by wrócić do źródła, czym ona jest. Ona jest rekompensatą dla artystów za to, że pewne rzeczy sobie kopiujemy czy zapisujemy na trwałych nośnikach, typu twardy dysk i tak dalej. Ja nie wiem, czy pan redaktor zadał sobie pytanie, na przykład czytając nasz raport, kiedy ostatnio zapisywałem na swoim twardym dysku jakiś film, MP3, albo kiedy ostatnio kopiowałem książkę. W dobie dostępu online'owego, kiedy korzystamy z platform dostarczających nam content i wideo, i książki w formie e-booka, tak naprawdę ta opłata reprograficzna jest dosyć archaiczna i teraz rozszerzanie jej na sprzęt, na którym dzieciaki muszą chodzić do szkoły, a my wszyscy musimy na nim pracować, wydaje się rozwiązaniem całkowicie nietrafionym. Przy czym jasno chcę powiedzieć, że nasz raport absolutnie nie jest wymierzony przeciwko środowisku artystów. Ja z utęsknieniem czekam, aż będę mógł pójść na koncert do teatru. Wspieramy artystów z całej siły i jesteśmy z nimi w tym trudnym czasie. Więc proszę wszystkie środowiska artystyczne, żeby nie traktowano tego raportu jako czegoś wymierzonego przeciwko nim. Uważamy, ale po prostu, to w takim razie, panie prezesie, muszę zapytać o to, bo ZAIX z kolei również przedstawia swoje dane i z tych danych wynika, że jeśli nawet ta opłata wyniosłaby 6%, to nie zmieniłoby to w żaden sposób cen sprzętu, który jest używany do korzystania z internetu. To ja zachęcam ZAIX, żeby zobaczyli, co się stało z cenami napojów słodzonych po wprowadzeniu podatku cukrowego. To jest oczywiste, że jeżeli składowe ceny rosną, to cena też rośnie. I ja nie mam co do tego wątpliwości. Jeżeli ktoś mówi, że to jest, że w tej konkretnej sytuacji stanie się coś sprzecznego z zasadami ekonomii, to chciałbym, żeby mi wyjaśnił, dlaczego tak uważa. Bo generalnie zasady ekonomii mówią, że jeśli jakiś składnik kosztowy się zwiększa, to cena też pewnie wzrośnie. Czy jesteśmy na to przygotowani? Pewnie część społeczeństwa kupi ten laptop, nawet jeśli on będzie 300 zł droższy. Nasz raport nie jest o tym, że generalnie sprzęt powinien być tańszy czy droższy. Nasz raport jest o tym,
że zostawiliśmy gdzieś w tej przeprowadzce do internetu całkiem sporą grupę naszych współobywateli polskich rodzin, które nie nadążyły za tym procesem i które nie mogą uczestniczyć w pełni w życiu i w swoim zawodowym, i szkolnym, i często społecznym też, tylko i wyłącznie ze względu na to, że mieszkają w mniejszej miejscowości, gdzie nie ma dobrego dostępu do internetu, albo że nie stać ich na sprzęt. To nie powinno się dziać w gospodarce, która tak szybko się rozwija, w społeczeństwie, które chce być solidarne. Co do kwestii opłaty reprograficznej, to tu możemy postawić w tym wątku kropkę, ale tam w tym raporcie znajduje się coś, co we mnie budzi pewnego rodzaju wątpliwości. Otóż pomysł, rekomendacja rezygnacji z podatku VAT od urządzeń umożliwiających dostęp do internetu. Czy nie obawia się pan, panie prezesie, że gdyby coś takiego wprowadzić w życie, mogłoby to być wodą na młyn dla oszustów VAT-owskich? Myślę, że administracja skarbowa w Polsce w ostatnich latach radzi sobie na tyle dobrze ze ściąganiem VAT-u. No, słyszymy dużo o tym, jak lukę VAT-owską udało się zniwelować, że tutaj też udałoby się wypracować taki mechanizm. Przy czym my absolutnie w tym raporcie nie przesądzamy, że to powinno być wprowadzenie zerowej stawki czy zwolnienia z VAT na całą, nie wiem, sektorową. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że nie powinno to dotyczyć sprzętów typu 60-calowy nowy telewizor, bo to jest pewne dobro, powiedzmy, nazwijmy go luksusowym. Albo konsola gier złączymy z internetem. Otóż to. Natomiast jeśli ktoś chce kupić laptop za 1500, żeby dzieciak mógł chodzić do szkoły, to myślę, że warto to rozważyć. Zresztą to nie jest jakieś rozwiązanie zupełnie nowe. Przypomnę, że przez wiele lat korzystaliśmy na przykład przy rozliczeniu podatkowym z ulgi na internet. Można pokazać też przykłady naszych sąsiadów. Niemcy obniżyli stawki VAT-owskie. Więc myślę, że przy chęci zabrania ze sobą na pokład wszystkich naszych rodaków, również tych uboższych, również tych mniej obeznanych w internecie, powinniśmy szukać tych kierunków, które będą niwelować to wykluczenie cyfrowe. Bo nasz raport pokazuje, że to wykluczenie jest dosyć poważne w Polsce. To przypomnę, że w raporcie to nie jest tak, że my zapytaliśmy ludzi na ulicy, co o tym sądzą. My zebraliśmy obiektywne dane, bazujemy tam na danych i GUS-u i różnych innych badań, które były przeprowadzone. Dziękuję wszystkim w ogóle instytucjom i ekspertom, którym mogliśmy zacytować w tym raporcie. Okazuje się, że tych badań jest sporo. Pytanie tylko, czy da się z nich wyciągnąć wnioski. My staraliśmy się popatrzeć na to przez pryzmat właśnie zwykłej polskiej rodziny. Jak odnalazła się w pandemii, jeżeli chodzi o ten cyfrowy wątek ich życia. Mam nadzieję, że udało nam się zebrać taką kompilację, która może podpowiedzieć zarówno naszym rządzącym, jak i wszystkim takim instytucjom, które się zajmują, czy to konsumentem, czy edukacją internetową, gdzie są te potrzeby. Myślę, że one są dosyć dobrze zdiagnozowane i trzeba by patrzeć w tych kierunkach, które te potrzeby będą adresować i te problemy rozwiązywać. A jak w takim razie, no bo pan reprezentuje organizację konsumentów, a jak w takim razie zapatrują się na ten raport ci, którzy są producentami tego sprzętu, tymi, którzy no, zarabiają na tych sprzedanych komputerach czy innych urządzeniach, które są wykorzystywane do właśnie łączy z internetem? Mogę się domyślać, że każdy sprzedawca, dystrybutor czy importer chce, żeby podatków było jak najmniej. Toczy się też równolegle do tej dyskusji o opłacie reprograficznej dość duża dyskusja na temat konkurencji ze strony chińskich platform sprzedażowych, gdzie nie jest odprowadzany żaden VAT, jeśli kupuje pan bezpośrednio na takim portalu od chińskiego sklepu sprzęt i on przychodzi w jedno egzemplarzowej paczce tylko dla pana, nie przechodzi przez polską dystrybucję, nie jest wprowadzany na europejski obszar celny w taki sposób, jak robi to każdy dystrybutor bazujący w Polsce. W związku z czym myślę, że tutaj może się obawiać sektor sprzedażowy tego, że po prostu Polacy zaczną kupować na platformach w Stanach, Chinach czy gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. Ta konkurencja nie do końca jest uczciwa, no bo omija polskie podatki, w tym również VAT, o którym rozmawialiśmy. Ale też okazuje się, że konsumenci
kupujący właśnie na takich platformach są często pozbawieni możliwości reklamowania skutecznego towaru, bo nie mają żadnego przełożenia na taki chiński sklep. Często dostają sprzęt, który nie jest przystosowany do obsługi na rynku europejskim. To już ta przysłowiowa klawiatura z niemieckim układem liter, to jest bardzo dobry przykład, jak można kupić coś gdzieś za granicą, co będzie później ciężkie do korzystania w Polsce. No i tu, panie prezesie, musimy niestety postawić kropkę, bo czas nas dogonił. Na pewno temat wykluczenia cyfrowego jest ważny, istotny i nasi rządzący powinni się nad tym pochylić. Jak to zrobić, aby jak najwięcej osób miało dzisiaj w tej dobie zdalnej pracy największy dostęp do internetu? Ja bardzo dziękuję mojemu gościowi, Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów, a ja się kłaniam nisko, życzę dobrego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia za tydzień.